Wojna, patrz. Członkowie rodzin albo zginęli, albo podlegali restrykcjom. Apeluje prezes Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie Dariusz Pawłoś. Program ma być także źródłem informacji i badań historycznych. Dziś rozpoczął się nowy rok szkolny dla przedszkolaków. Nowy rok szkolny. Dzisiaj najważniejsze są dzieci. To początek nauki. Dla nauczycieli początek pracy, ale nowy rok szkolny to także zmiany, które wprowadza Ministerstwo Edukacji Narodowej. W szkołach w całym kraju zabrzmiał dziś pierwszy dzwonek. Matka Boska, najważniejsza twoja, ostrobramska, często rzymska, łacińska. Ja z koniecznym domu nie chciało mi się w ogóle wracać, ale cieszę się, że jednak wróciłam, bo znajomi w ogóle jest jakoś tak inaczej niż na wakacjach. Fajnie, są fajni nauczyciele, bo z poszczególnych przedmiotów, fajnie, mam kolegów w klasie. Są różne organizowane wycieczki, pielgrzymki. Rok szkolny to nie tylko czas formacji intelektualnej czy społecznej, ale i duchowej, mówi ksiądz Leszek Przybylski, dyrektor Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia księdza Bronisława Markiewicza w miejscu Piastowym, który od lat stara się, aby w szkole panowała domowa atmosfera. Klimat w tym wszystkim jest też bardzo ważny. To jest też jednym z priorytetów i ministerialnych, i kuratoryjnych w tym roku, wychowanie do wartości. W całym kraju odbyły się uroczystości związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w jednej z takich akademii w Dziewierzewej w gminie Kcynia w województwie kujawsko-pomorskim. Uczestniczył prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą. Podczas uroczystości tamtejszemu zespołowi szkół nadane zostało imię podporucznika Marka Uleryka, oficera BOR, który zginął w katastrofie w Smoleńsku w 2010 roku. Wtedy, w tych czarnych dniach kwietnia 2010 roku, to mnie powierzono misję udania się do Moskwy. Do Moskwy nie pojedziesz już, Litka. Nie wolno. Dlatego, że... Towarzyszyć. Towarzyszyć. Do Polski. Byłam w Moskwie. Idziemy. Trumnie z ciałem pierwszej damy, pani prezydentowej Marii Kaczyńskiej. Marka już wtedy nie był. To co? Nie mógł się Moskwa nie podobała. Okropna. Okropna, nie? No teraz on to wie. Ale ja mam takie poczucie. Moskwa jest okropna. Takie szerokie ulice, że dopełniłem tego za nie. W szkole podstawowej nr 3 imienia Armii Krajowej w Pcimiu w województwie małopolskim w inauguracji roku szkolnego wzięła udział premier Beata Szydło. W swoim wystąpieniu szefowa rządu mówiła, że nowy rok szkolny będzie dobrym rokiem, przede wszystkim ze względu na wprowadzane zmiany, które mają na celu stworzenie lepszych warunków do nauki. Chciałabym bardzo krótko powiedzieć i zwrócić się do wszystkich Państwa, którzy zainteresowani są losem polskiej szkoły, losem polskich uczniów, polskich nauczycieli. Żebyście Państwo byli spokojni, dlatego że te zmiany, które wprowadzamy, będą zmianami polegającymi na tym, aby szkołę ulepszać, stwarzać lepsze warunki do pracy dla nauczycieli, stwarzać lepsze warunki do nauki dla dzieci, dawać uczniom lepsze przygotowanie, lepsze wykształcenie. W tym roku nie ma obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Jeżeli chodzi o uczniów klas szóstych szkół podstawowych, to nie będą oni musieli zdawać ogólnopolskiego egzaminu kończącego ich edukację na poziomie podstawowym. Zmiany obejmą również maturzystów, którzy będą mogli odwoływać się od wyników egzaminu maturalnego. Zlikwidowane mają być gimnazja, a nauka w liceach ogólnokształcących być wydłużona z 3 do 4 lat. Nie będzie także tak zwanych godzin karcianych. Nauczyciele mają być lepiej wynagradzani. Nie ma godzin karcianych i kuratorzy w pełni będą kontrolować, czy ktoś nie próbuje ustawy zmienionej obejść. Jednocześnie realizują podstawy programowe, a nie je zapisują i sprawozdają. Po raz pierwszy od bardzo wielu lat w 2017 roku będzie waloryzacja płac nauczycieli. A dalsze prace ale my się nie poddajemy, idziemy do przodu.
będą prowadziły do inwentaryzacji subwencji oświatowej, tak aby zadbać o godne wynagrodzenie. Godne dla człowieka, a nie dla krowy. Anna Zalewska, która uczestniczyła w ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego w Rudnie, niedaleko Pelplina, w województwie pomorskim. Do propozycji edukacyjnych rządu wniosła się dziś w Sejmie Platforma Obywatelska. Zdaniem poseł Joanny minister edukacji, data 1 września zostanie zapamiętana w historii polskiej edukacji jako moment chaosu i niepewności polskiej szkoły. Proszę Państwa, PiS zamiast prowadzić edukację polską przez XXI wiek, żeby w przyszłości była przynajmniej tak samo dobra, jak jest w tej chwili, funduje nam sentymentalny powrót do przyszłości, funduje nam wielki chaos. Oczywiście nie będziemy obojętni wobec tej sytuacji. Mamy przeświadczenie, że to, co proponuje w tej chwili PiS, jest kompletnie pozbawione wyobraźni. Będziemy działać. Już 4 września we Wrocławiu Platforma Obywatelska przedstawi stanowisko w sprawie proponowanych przez PiS zmian w systemie edukacji. Wszystko to odbędzie się podczas konwencji edukacyjnej Niedobrych Zmian w Oświacie. Hanna Gronkiewicz-Wąsk próbowała dziś tłumaczyć się podczas sesji Rady Miasta z gigantycznej afery reprywatyzacyjnej, co się włada do burzyka. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta społecznego i nadzwyczajne zainteresowanie mieszkańców Warszawy, gdzie wszyscy zostali wpuszczeni na salę obrad. Płynie warszawiaków przyszło wysłuchać wyjaśnień prezydent Hanny Gronkiewicz-Wąsk w sprawie nieprawidłowości w reprywatyzacji. Na tej sali jestem osobą najbardziej dostała wszędzie. Mocno reagowali. Mieszkańcy rozłożyli posady piłeczki z adresami przejętych kamieniec. Przypomnieli o sobie Jolanty Brzeskiej, która broniła lokatorów przed wyrzucaniem z przejętych w niejasnych okolicznościach kamienic i została zamordowana. Prezydent nie miała sobie wiele do zarzucenia w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji. Tłumaczyła, że to właśnie ona podjęła działania prawne, aby powstrzymać dziką reprywatyzację w stolicy. To tłumaczenie nie Niestety ci ludzie nie przeze mnie zatrudnieni zawiedli moich mieszkańców zaufanie i za to dziś z tego miejsca przepraszam. Przepraszam, Anna Gronkiewicz-Walczyk, przepraszam. Niestety, linia mysia ci nie ustąpi, moja ty kochana Hanno Gronkiewicz-Walcz. Będziesz musiała oddać swoje majtki, sprzedać swoją cipkę i wszystko, co masz najdroższego. Nic z tego. Ona nie nic nie wygra. Ona tu zwolniła tych ale z akceptacją radnych platform. Dziś poparli pomysł prezydent. Mamy nadzieję, że wszyscy radni w Radzie Miasta poprą ten projekt uchwały. Pomysł powołania komisji specjalnej nie spotkał się z akceptacją opozycji. Radni Prawa i Sprawiedliwości nie poprą tego wniosku, zapowiada przewodniczący klubu Cezary Jurkiewicz. Dzisiaj jest strona Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prokuratury. Komisja jest komisją fasadową, fikcyjną. Nawet nie będzie w stanie dostać do wszystkich materiałów, bo te materiały najbardziej interesujące są w rękach prokuratury i CBA. Tymczasem prokurator krajowy zapowiedział powołanie specjalnej grupy śledczych, którzy mają badać dziką reprywatyzację w Warszawie. Przedmiotem zainteresowania prokuratorów, którzy wejdą w skład tego zespołu, będzie szereg różnych okoliczności związanych ze zwrotem tych nieruchomości. Poczynając od samego procesu nabycia uprawnień, roszczeń do tych nieruchomości, poprzez ubieganie się o zwrot danej nieruchomości i decyzje, jakie były w tym przedmiocie wydawane. Wyjaśnia prokurator Arkadiusz Jaraszek z Prokuratury Krajowej.
Jak dotąd nie zdecydowano, ilu śledczych wejdzie do specgrupy, bo i zakres tej sprawy jeszcze nie jest znany. Cały czas pojawiają się kolejne wątki i zawiadomienia do prokuratury. Dziś takie zawiadomienie złożyli burmistrzowie Śródmieścia i Pragi Północ. Tych spraw będzie jeszcze więcej, zapowiada poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Krajewski. Pamiętamy o tym, że cały proces reprywatyzacji zdecydowanie przyspieszył za czasów rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz w stolicy. Od 2007 do 2016 roku wydano 1986 decyzji o zwrotach nieruchomości. To połowa wszystkich decyzji reprywatyzacyjnych wydanych od 1990 roku. Śledztwo w sprawie zabójstwa Polaka w Wielkiej Brytanii policja Hull twierdzi, że nie posiada żadnych dowodów, które wskazywałyby na to, że zabójstwo 40-letniego Polaka było motywowane jego narodowością. Do tragedii doszło w sobotni wieczór. Tuż przed północą Polacy jedli pizzę na placu handlowym The Store, gdy zostali zaatakowani przez grupę ponad 20 nastolatków, chłopaków i dziewczyn. Przybyły na miejsce patrol policji, znalazł dwóch mężczyzn. 40-letniego Arkadiusza J. i jego 43-letniego kolegę, nieprzytomnych, leżących na chodniku. O Jezu, obaj zostali na chodniku? Natychmiast zabrani do szpitala. Młodszy z nich zmarł w poniedziałek wieczorem w wyniku odniesionych ran głowy. Starszy został wypisany po krótkiej hospitalizacji i jest w szoku. Samego wydarzenia nie pamięta, bo ocknął się dopiero w szpitalu. Policja wciąż bada motywy sprawców, ale zabójstwo na cel narodowościowym jest głównym wątkiem śledztwa. Jestem naprawdę zszokowany i głęboko zaniepokojony tą tragedią. To wielkie nieszczęście nie tylko dla Polonii, ale także dla brytyjskiej społeczności. Ale sobie odkraziłam przynoszą kwiaty na miejscu, gdzie doszło do zabójstwa. Aplikowałam różną chemię. Jesteśmy zaszczyceni. Wstydzimy się tego, że ludzie z naszego miasta to zrobili. To nie jest w porządku. Nie wiem, tego człowieka, ale żyjemy w jednym mieście. To jest chore. To naprawdę bardzo chore. Głosowałam za tym, żeby opuścić Europę, ale to nie znaczy, że głosowałam na takie rzeczy, które mają teraz miejsce. No, to nie jest sprawiedliwe. Stracił życie z powodu tego, kim jest i skąd pochodzi, albo za kolor skóry. To jest bardzo niesprawiedliwe. Wczoraj wieczorem za pośrednictwem policji swoje oświadczenie wydała rodzina zabitego Arkadiusza. Wcześniej funkcjonariusze potwierdzili jego tożsamość. Mężczyzna mieszkał w Wielkiej Brytanii co najmniej od 2012 roku i pochodzi z Tomaszowa. Jesteśmy absolutnie wstrząśnięci utratą naszego brata, syna i wujka Arka. To bardzo trudny okres dla nas, bo został on nam zabrany nagle i niespodziewanie. Napisali bliscy Polaka. Zgodnie z wolą rodziny, Polak zostanie pochowany na cmentarzu w Harlow. Pokój w Europie znów jest zagrożony, uważa szef niemieckiej dyplomacji pan Walter Steinmeier, jest gospodarzem nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów OBWE. Do Poczta mówi, że 40 szefów dyplomacji, w tym Witold Waszczykowski, Stany Zjednoczone i Rosja będą reprezentowane przez przedstawicieli niższego szczebla. Ukraina, takie spotkanie jak to w Poczcie jest ważne, szczególnie teraz, gdy coraz bardziej destabilizuje się sytuacja w Europie. Goście Franka Waltera Steinmeiera dużo miejsca podczas rozmów poświęcają sytuacji na wschodzie. Zaprosiłem ich do Poczdamu, bo potrzebujemy intensywnych debat w czasach, gdy zostało utracone zaufanie między Wschodem a Zachodem, między Zachodem a Rosją, zwłaszcza po aneksji Krymu i konfliktu we wschodniej Ukrainie. To będzie jeden z tematów, który będziemy omawiać. Unia Europejska co prawda nałożyła na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne w związku z konfliktem z Ukrainą, ale już co poszczególni politycy europejscy mają do Rosji stosunek mniej rygorystyczny, jak na przykład kanclerz Austrii. Uważam, że jest ważne, by prowadzić dialog z Rosją. Krytyczny stosunek do poczynań Władimira Putina mają politycy brytyjscy. To oni byli jednymi z tych, którzy naciskali na nałożenie na Rosję sankcji. Szef brytyjskiej dyplomacji zapowiada, że po Brexicie ich ocena polityki Kremla się nie zmieni. Bez względu na nasz związek z traktatami Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo nie opuszcza szeroko pojętej Europy. Jesteśmy krajem europejskim, jesteśmy europejskim mocarstwem. Mamy zamiar pozostać integralnie zaangażowani w dyplomację i politykę naszego kontynentu. And politics.
of our continent. Minister spraw zagranicznych rządu w Berlinie Frank-Walter Steinmeier powiedział, że Europie grozi nowy niebezpieczny wyścig zbrojeń, który może narazić nasz bank pokój na naszym kontynencie. W wywiadzie dla gazety Handelsblatt ostrzegł, że pokój w Europie traktowany w ostatnich dekadach jako coś oczywistego jest znów zagrożony. I w tym wydaniu we wszystkie informacje ponownie z Państwem. Spotkam się tuż. Pan premier Snowurski. Do zobaczenia. Ale tamtą nie po kolei w głowie mają, bo jak mają podwójne dożywocie, sądy dają, te mają nie po kolei w głowie. To jest prawo zwyczajowe. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Na północy możliwy słaby przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich od 6 do 9 stopni. Wiatr zachodni słaby na wybrzeżu, okresami umiarkowany. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Na północy i wschodzie gdzieniegdzie słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna na północy od 19 do 23 stopni. Poza tym od 23 do 26 stopni. Wiatr północno-zachodni i zachodni, słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali i będzie stało. Nie wygląda mi na takiego, co mówię. A co ci mi to obchodzi? Nie, to nie. A co ci to obchodzi? Był dzisiaj Miro. Był. Przyszedł późno, ale ponieważ Berlice był bardzo bogaty, bo bardzo dużo wina i dużo na gorąco. Ale się rzucali. To było, wiesz, było, znikło. Ukoć pójdzie. Na co będzie Breżniew? Breżniew jeszcze żyje. Ten twój mąż, zdrowy i ochoczy, myślę, że w końcu musisz go nazwać. Mój mordukę. I patrz, jeśli Wisław Przybyłowicz mówi na Breżniewa, że Breżniew jest niewarty, to trzeba go wrzucić do czarty. Za sam wygląd. Za sam wygląd. Kryminalisty. Kryminalisty. W ogóle podła, wiesz, on ci tak mówi tak, potem mówi tak i on się potem idzie do nadziei. Witamy ponownie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, w naszym programie nadszedł czas na wspólną modlitwę różańcową. Zachęcamy oczywiście do włączenia się w nią na naszej antenie. Numery telefonów do studia w Toruniu, kierunkowe 56, Polska Północna 655 23 55, Polska Południowa 655 23 56, numer w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery dla telefonujących z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Za księdza biskupa Kazimierza Ryczana i lekarza pana doktora Tadeusza z Torunia oraz za zdrowie dla pani Albiny Skarnowa oraz szczęśliwą operację dla pani Krystyny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego.
narodził się z Maryi Panny, umęczył pod Pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmocnego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzymy w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanych, grzechów odpuszczenia, ciała zmartwychwstania. Ja wiem, ja wszystko wiem w internecie, bo... Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nie mieszaj temat, jesteś... Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanii. Niepotrzebnie to powiedziałem, niepotrzebnie to... Jesteście zaproszeni do źródła żywej wody łaski. Człowiek związany z grzechem jest jak ten, kto mając związane ręce i nogi, nie może się ruszyć. W tym momencie nie. Tak samo dusza nie może ruszyć ręką, by zrobić coś dla Chrystusa, a nogi uczucia nie mogą zrobić żadnego kroku podyktowanego łaską. Widziałaś? Co? Moher. Jesteś Moher. Moher nasz, któryś jest w niebie. Wiesiu, kładź się na razie. Imię Twoje. Potem Twoje. Święta Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wiesiu, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas z ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję za wspólną modlitwę z Karczewa, parafii świętego Wita, Maria i Stanisław. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Panie Marii i Stanisławie, Bóg zapłać, dobrej nocy. Tajemnica druga. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Dzisiaj z łaskawości poślubiasz z miłością nasze dusze, ofiarując obrączkę Twego ciała. Poślubieni Tobie musimy uznać dobrodziejstwa Twojego prawa, dzięki któremu ludzie mogą mieć udział w wieczności. Jezus jest tą szatą godową, która tu na ziemi udzieli nam łaski, a w niebie zaprowadzi nas do stołu życia wiekuistego. Bardzo bogate. Ojcze nasz, który świeci, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zapłać za wspólną modlitwę modliła się Matki Bożej z nieustającej pomocy wdówka Hanka. Szczęść Boże. Pani Hanno, dziękujemy, z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Ten, kto idzie w ślady słowa, znosi cicho, pokornie i cierpliwie zniewagi, winy, hańbę, cierpienie i udręki. Ten, kto ma za wzór mistrza, który jest drogą, gdyż sam ją wskazał i sam nią szedł, odwzajemnia się dobrem za wszelkie zło, bo taka jest doktryna mistrza. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pismo na sekretariat i tyle. To błogosławiona święta i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pana z Tobą, błogosławiona święta i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pana z Tobą, błogosławiona święta i błogosławiona błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tym zapłać za wspólną modlitwę, modliła się Ania do poczta. Zaraz wyproszenia Krzyża Świętego, bądź zapłać z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, Pani Anno, dobrej nocy. No a co mam pychę? Tajemnica czwarta, przemienienie na Górze Tabor. Boże, Ty sam powiedziałeś, że człowiek, póki żyje, nie może Cię oglądać. Człowiek żyjący według własnej zmysłowości i woli nie może Cię ujrzeć i nie może pojąć ogromnej tajemnicy Twojej miłości. Z pomocą miłości mogę zakosztować widzenia twarzą w twarz i oglądać Cię jakby w zwierciadle. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jesteśmy na zawsze rodzicą w Warszawie, trzeba je tak dowieźć. Galerii Kasia Michalski, Art Gallery, nawet niezła galeria, sztuka niezła, ludzie na wideo oglądają, tego jest pełno. W Anglo Ameryce Białystok, jakbyście Państwo wyjechały do Arsenał Art Gallery przy Pałacu Branickich w Białymstoku, to Państwo byście miały to samo, może jeszcze 10 razy więcej. Zapraszamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chodzi o to, że za darmo, tutaj gdy w Warszawie dostaną, robią wszystko, żeby za darmo w Warszawie dostać cokolwiek, żeby mieć za darmo, żeby dostać za darmo, żeby żyć, być za darmo w Warszawie. To jest bardzo ważne, za darmo w Warszawie. No stąd się wzięła zresztą cała żebracznica wielka, symbolika żebracznicy wielkiej mazowieckiej nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem Gdańskim i Krakowem, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim, Czechosłowacją. Żebracznica, naprawdę wielka żebracznica mazowiecka, polska. Dać, mieć, aby być, być nie wiadomo kim, dać, żeby im dać. Od czasów komunizmu, czy się stoi, czy się leży, to się należy. Oni chcą mieć. Czy się stoi, czy się leży, to się należy. Od czasów komunizmu oni chcą tu u rechodupek mazowieckich. Chcą mieć. Warszawa, Moherowa, Warszawa, żeby im dać i prosić. Czy to jest Lipska, czy to jest Mareczek, wszędzie chytrych dziadów, solcesonów mazowieckich, żebrako dziadów nie brakuje. Są, czekają, dać im i prosić. No, żebraków 100, razy 100, jeszcze razy 100. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za modlitwę. Anna z Ukrainy, Rana Rosji. Bóg zapłać z Panem Bogiem, Pani Anno. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Oto jest pokarm. Nie jest to chleb materialny, który służy ciału i który dałem ciału. Chcąc ruszyć w drogę, winniście przede wszystkim pragnąć, bo tylko ci, którzy pragną, są zaproszeni. Sztuki kultury. Którzy pragną sztuki kultury. Którzy pragną sztuki kultury. Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, w Warszawie są tutaj tacy, którzy chcą tylko majtkami handlować, majtkami, kożuchy kraść w Ameryce, a tutaj handlować majtkami, kożuchy do Ameryki lecieć kraść.
te narzeczone tego Janowskiego, kożuchy kraść, a tutaj handlować majtkami na bazarze Różyckiego, może Szembeka, może tu, może tam. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego Franciszka, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modliła się Mirka z Koła. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Dobrej nocy. I pomódlmy się jeszcze modlitwą świętego Jana Pawła II do Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Ewangelizacji. Maryjo, w poranek Pięćdziesiątnicy wsparłaś swą modlitwą początek ewangelizacji podjętej przez apostołów za sprawą Ducha Świętego. Także dzisiaj, w czasach niepokoju i nadziei, otaczaj nieustannie opieką i prowadź Kościół, który spełniając nakaz Chrystusa Pana, niesie dobrą nowinę o zbawieniu ludziom i narodom we wszystkich zakątkach ziemi. On wygrał, ale coś nie bardzo on chce wygrać. Drogi życia, nie bardzo on umocnij w godzinie próby, nie bardzo on jest w stanie wygrać, bo to widzicie Państwo, człowiekowi, teraz jeszcze są mieli z pokorą i odwagą przekazywać na falach eteru umysłom i sercom wszystkich ludzi radosną wieść o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. No, żeby tak było, no. Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas. No. Prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką. Amen. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Tam idzie, bo oni muszą czekać, no.
A jak nie będą czekać, to wiesz, my idziemy z występami, z Martą do Bosz. Oczywiście, to jeżeli oni nie będą czekać, oni muszą czekać, bo jeżeli my z Martą do Bosz idziemy na występy, to oni muszą czekać i z otwartymi rękami i muszą przyjmować artystów, muszą czekać na artystów, muszą czekać, muszą przyjmować artystów, muszą czekać na... Jak nie będą czekać na artystów, to do dupy to wszystko.